firma istnieje już 75 lat. No właśnie, jak to jest z tym jubileuszem? W jaki sposób Państwo obchodzicie ten jubileusz? Czy da się go zauważyć? Niespecjalnie. Po prostu pracujemy. Co roku są, co chwila, codziennie są nowe wyzwania. Każdy dzień jest inny. Obecny rok jest bardzo nietypowy, bo pojawiło się gdzieś na początku roku dość duże zawirowanie z dostępnością surowców. Jest to, nie powiem, że to taka sytuacja niespotykana, ale po prostu zapomnieliśmy o tym, że czegoś można nie kupić. Ja mam już tyle lat, że pamiętam lata 80. I sytuacje, kiedy musiałem stać w kolejce, żeby zmienić babci czy mamę, bo coś trzeba było kupić do jedzenia. A w tej chwili się robię podobne sytuacje, jeżeli chodzi o surowce przemysłowe. Może nie tyle musimy stać w kolejkach, ale rzeczywiście pojawiają się problemy z dostępnością tych surowców. Ceny wariują. No, powiedzmy, to jeszcze czasami się daje wytłumaczyć, no bo czegoś brakuje, więc naturalną reakcją taką jest podnoszenie ceny po to, żeby się zrównoważyć ten popyt z podażą. No, ale są takie sytuacje, że nie ma. I w tym momencie płacić tak nie dostaniesz. Można szukać jakichś tam desek ratunkowych, sobie wspiera się innymi sytuacjami, ale to jest kłopotliwa sytuacja i troszeczkę żeśmy o tym zapomnieli, że może coś takiego się zdarzyć. Może się coś takiego zdarzyć. Przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w takiej sytuacji, że wszystko było do kupienia. Jeśli się miało pieniądze, to świat był otwarty. Tylko trzeba było wybierać te rzeczy, które nam były potrzebne i odpowiadały naszym wymaganiem, czy względem jakościowym, czy cenowym. To zależy, o jakie kryterium po prostu ktoś się zdecydował na podjęcie decyzji. A w tej chwili po prostu pojawiła się taka sytuacja, że pewnych surowców nam brakuje. Jest to problem, bo to powoduje jakieś zakłócenia gdzieś dalej w przemyśle. Jeżeli na początku przemysł chemiczny nie wyprodukuje surowca do produkcji polimeru, to ten polimer nie zostanie wyprodukowany, my nie zrobimy z tego farby. Jeżeli farby nie będzie, no to ktoś tę farbę nie pomaluje czegoś. No to widzimy, słyszymy o takich rzeczach, które są rzeczywiście medialne, że nie można kupić samochodu, bo brakuje jakiegoś tam drobnego elementu elektronicznego. No to robi wrażenie, że po prostu jesteśmy w tak zglobalizowanej gospodarce, a też są takie rzeczy, bez których się nie możemy obejść i może stać na parkingu całe gotowe auto, ale czekać na włożenie tej drobnej kostki. No, z farbami jest też podobnie, że jeżeli po prostu nie ma się pewnego składu, można szukać jakichś uproszczeń, coś zrobić inaczej. No, ale to pewne rzeczy nie robi się powietrza, to też trzeba to włożyć. Jasne. Państwo mają bardzo, ale to bardzo dużo sklepów w całej Polsce. Po prostu jest tak aż czerwono, jak to jest. Punktów, z którymi mamy kontakt, jest bardzo dużo. No, problem jest troszeczkę z jakością tej dystrybucji, bo to są firmy, które muszą mieć korzyść ze sprzedaży, więc sprzedają głównie te rzeczy, którym się najłatwiej sprzedaje, najszybciej. Jeżeli mamy w asortymencie 100 wyrobów w 200 kolorach, to oni nie mają tych 20 tysięcy farb, tylko mają, bo jeszcze do tego dochodzą asortyment opakowań od 0,8 do 20, to nie mają tych 20 tysięcy farb, tylko mają kilkanaście, kilkadziesiąt takich, na których mają w danym rejonie klientów. Pani się zapytała o jubileusz, a po prostu żyjemy dniem dzisiejszym i bardziej przyszłością. Patrzymy, jak się zachować dzisiaj i ewentualnie jak się przygotować dobrze na jutro. No bo też jesteśmy odpowiedzialną firmą, nie tylko w stosunku do miasta, ale przede wszystkim w stosunku do naszych klientów. Jeżeli ktoś przez ileś lat korzystał z naszych produktów, no to po prostu musimy stanąć, tak jak się mówi kolokwialnie, na rzęsach, ale on ten produkt musi dostać.
No tak. Jeżeli on na niego czeka, więc no to w tej chwili przed takim wyzwaniem stoimy. No, produkcję mamy sezonową, więc generalnie w większości obsługujemy wodownictwo i w tym momencie też nam gdzieś powolutku ta sprzedaż troszeczkę już wygasa, bo te wyroby, które są stosowane w warunkach atmosferycznych, powoli przestają być kupowane. I ten okres jesienno-zimowo-wiosenny jest zwykle takim okresem spokojnym. Jest czasem na to, żeby się przygotować do następnego sezonu, zapełnić magazyny wyrobami, zaplanować pewne rzeczy, pomyśleć, jakie kolory będą modne, bo to jest też zgadywanka, to nie jest tylko kwestia. O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo będę chciała o klientach porozmawiać, dobrze, a także i o ich gustach. Natomiast teraz chciałabym jeszcze zatrzymać się na panu, na samym panu. Mianowicie, od jak dawna jest pan związany z tą firmą i w jaki sposób się pan z nią związał? Jak się związałem? Troszeczkę przypadkiem, ale rzeczywiście nie powiem, że całe moje życie zawodowe jest związane z Polifarmą, ale prawie. I z Łodzią też jestem związany od praktycznie całe dorosłe życie, bo tutaj trafiłem do szkoły. Po ukończeniu szkoły naturalną rzeczą było szukanie jakiegoś zajęcia, gdzie można byłoby coś zarobić. Przez jakiś czas pracowałem w innej firmie, no a potem tutaj trafiłem do Polifarmu. Najpierw do działu marketingu, później pracowałem w dziale badawczo-rozwojowym w technologii. No a też nastąpił taki moment, że miałem szansę zostać menadżerem i zarządzać tą firmą. Więc kilkadziesiąt lat doświadczenia i poznawania i rynku, i wyrobów, i klientów. Pracowników łatwo się poznaje, bo zakład jest nieduży. To jest no właśnie, a jak duży jest zakład? 60 osób tutaj pracuje. To jest takie grono dość kameralne. Tutaj kontakty między ludźmi są bardzo bliskie. Są oczywiście jakieś struktury formalne, jest dyrektor, są kierownicy, są jacyś tam specjaliści, są pracownicy szeregowi, ale nie ma dużego dystansu między kierownikiem a pracownikiem a dyrektorem, także to wszystko, jesteśmy po prostu, no to mówi się tak często, że jest się jedną rodziną, ale staramy się po prostu być blisko i dzięki temu też no, przy tak niedużej organizacji to jest po prostu naturalne, że dużo spraw załatwia się bezpośrednio, szybko, ważna jest droga służbowa, ale sam przepływ informacji jest bardzo sprawny przy takich małych organizacjach. Ja zauważyłam, że coraz częściej w firmach jest w ten sposób prowadzona relacja pomiędzy zarządem na przykład, a pracownikami. I wydaje mi się, że to chyba też wpływa na, nie wiem, jakość pracy, jakość produktu. Chyba inaczej pracownicy traktują swoje obowiązki, bardziej osobiście. To znaczy, to zawsze ten element motywacji jest potrzebny, bo no ale to nie może być, powiedzmy, stanie z batem nad człowiekiem. No tak, więc no właśnie. Gdzieś to no, trzeba liczyć na odpowiedzialność pracowników. Ktoś przychodzi tutaj na 8 godzin, sprzedaje swój czas, no ale też no, moralnym jego obowiązkiem jest to, żeby ten czas wykorzystał w sposób efektywny, żeby z tego pożytek miało przedsiębiorstwo, właściciele, wreszcie on, bo jego pensja zależy od tego, jak on pracuje. Wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, że ktoś może mieć gorszy dzień, no ale powiedzmy, to nie może być cały gorszy tydzień czy cały gorszy miesiąc. Trzeba czasami się wziąć w garść, a jeżeli ktoś ma problemy, no to też trzeba im potrząsnąć, ale właśnie przy takich małych organizacjach to widać pewne rzeczy, to nie umyka no, tak. Po prostu. Trudniej się schować w tłumie. Łatwiej jest też znaleźć przyczynę, czy to rzeczywiście, bo czasami po prostu jest potrzebna jakaś pomoc,
ktoś się gdzieś tam zagubi, to się trzeba podpowiedzieć, wskazać w jakiś sposób pomóc, więc to też jest szansa na to, żeby, tak jak mówię, najważniejsza jest informacja, żeby można było czegoś się dowiedzieć o tym, co się dzieje, wtedy można odpowiednio reagować. A macie Państwo duży wachlarz konkurencji na rynku, jak to wygląda? Konkurencji jest dużo, to zawsze tutaj w tym, jeśli chodzi o farby, firm, które to produkowały, było bardzo dużo. Był taki okres czasu, kiedy rzeczywiście to wynikało z presji klientów. Dużo firm koncentrowało się na cenie, czyli cena czyni cuda i trzeba po prostu zrobić taką farbę, żeby była tańsza niż u konkurencji. Rzeczywiście było to skuteczne do pewnego momentu, dopóki się okazało, że godzina pracy człowieka to już nie kosztuje w tej chwili 3 zł, tylko trzeba mu zapłacić 20 zł. Jeżeli klient oczekuje od tego, że pomalowana powierzchnia wytrzyma chociaż tą rękomię taką 3 lata, tak. Czy 2 lata, to zresztą tego, co jest robione, a nie spadnie, nie wyblaknie, bo tam powiedzmy po 3 godzinach. No więc zaczęto też zwracać uwagę na tą jakość. Dużo firm opiera się w pozyskiwaniu zleceń w oparciu o referencje. I to ja jestem rozliczany przez właścicieli. No tak. A panie prezesie, polifarb, czyli no z grecka dużo farb, prawda, rozmaitość farb. Czy to jest rzeczywiście jedyny asortyment farby, czy jeszcze są jakieś, nie wiem, kleje, zaprawy? Nie, generalnie tak, to co robimy, to są farby i jeżeli nawet stricte w nazwie gdzieś tam w PKW to nie jest farba, to się mieści w tej kategorii farby. Generalnie ta nazwa Polifarb powstała na początku lat 70. Wtedy... A jak wcześniej nazywała się firma? Zakłady Farb i Lakierów. A po prostu? Tak. To była taka lokalna firma, lokalny producent. Tego typu producentów było sporo na terenie kraju. W 71 czy 2 roku powstało zjednoczenie, które zarządzało wszystkimi zakładami. W tym momencie ktoś wymyślił nazwę Polifarb dla całego tego zgrupowania przedsiębiorstw. No i wszystkie te firmy nazywały się Polifarb. Polifarb Łódź, Polifarb Radom, Polifarb Szczecin. Gdzieś tam powiedzmy te wcześniejsze nazwy poznikały. W momencie, kiedy skończył się poprzedni ustrój, firmy musiały zacząć funkcjonować w nowych realiach. Często wiązało się to ze zmianą właściciela. Wiele firm wróciło do historycznych nazw. My żeśmy pozostali przy tej nazwie Polifarb. No, która też już jest historyczna. Było po prostu gdzieś ugruntowana na rynku, dobrze się kojarzyła. A poza tym też na terenie Polski farby łódzkie były też rozpoznawane pod marką Polifarb. Tutaj nie było motywacji, żeby coś zmieniać. Wcześniejsze zakłady, które tutaj funkcjonowały, no miały różny charakter, bo tak jak Pani zwróciła uwagę, budynek jest z przełomu XIX-XX wieku. Bardzo ładnie wygląda. To rzeczywiście taka element secesji dla osób, które się interesują architekturą. No, może to być interesujące, ale jest to budynek przemysłowy. Przy czym na początku XIX wieku przemysł był związany z konkretnym właścicielem. Ten człowiek, który zakładał firmę, zakładał biznes, miał oko na to, co się dzieje. Także z jednej strony wgląd na to, co się dzieje na placu, ale taki charakterystyczny wykurz, żeby zobaczyć, jacy klienci stoją pod bramą. Także też tego typu rzeczy, które gdzieś tam wpływają na wygląd, na estetykę budynku, mają jakieś uzasadnienie takie stricte techniczne i organizacyjne. No,
ten przemysł dość różnie funkcjonował. To firmy, no takie też teraz też tak jest, że powstają, upadają, gdzieś tam bankrutują, jakieś biznesy się nie opłacają, a no budynki stały, więc były wykorzystywane przez kolejne przedsiębiorstwa. W latach 20. tutaj zaczęła funkcjonować firma, prywatna spółka dwóch właścicieli, która zajmowała się między innymi produkcją farb, bo miała tam w ofercie jakieś kity, pasty do butów, szubaksy, no i farby nitrocelulozowe. No i w okresie wojny tutaj Łódź była no, miastem na terenie Rzeszy, więc pracowała dla przemysłu niemieckiego. Były poczynione inwestycje, więc ci właściciele dobrze się dogadywali z władzami, które tutaj wtedy funkcjonowały. I tutaj był też moment do tego, żeby tą firmę rozbudować. Także część budynków pochodzi z lat 40. No, w oparciu o ten kapitał, który został tutaj stworzony w czasie wojny, w latach 40., na początku 46. powstały zakłady farb i lakierów. W oparciu też o pracowników, byłych pracowników tych zakładów, bo to byli Polacy, oni właściciele gdzieś zniknęli, a pracownicy zostali. Także tutaj produkcja zaraz po zakończeniu wojny nadal była kontynuowana. Potem w latach 70. nastąpił dość mocny rozwój. Też doinwestowano ten zakład, wymieniono sporo sprzętu. Były takie okresy, że tutaj pracowało prawie 200 osób, więc to był stosunkowo spory zakład. No i tak od w zasadzie końca lat 80., początek 90. to zatrudnienie po prostu było zmniejszane. Dostosowane generalnie do potrzeb zakładu, bo zmieniał się profil produkcji, zmieniało się profil klientów. W latach, no powiedzmy 40-80, no to obsługiwaliśmy głównie duże zakłady przemysłowe. Potem musieliśmy wejść na rynek konsumencki, pokazać się takim szeregowym Polakom, gdzieś zaistnieć, znaleźć swoje miejsce. No więc to też wymagało troszeczkę przebranżowienia. Generalnie produkujemy farby antykorozyjne, w tym po prostu firma się specjalizuje. No właśnie, a kto jest takim wzorcowym klientem Państwa? Takim podstawowym klientem? W tej chwili w głównej mierze obsługujemy małe firmy wykonawcze, tak zwanych profesjonalistów. To są ludzie, którzy mają kompetencje do wykonywania usług i po to, żeby wykonać usługę odnowienia jakiegoś elementu czy tworzenia czegoś nowego. Jednym z tych elementów jest farba. Jeżeli tworzą jakąś konstrukcję, to chcą, żeby to dobrze wyglądało, więc chcą to pomalować. Są to firmy usługowe, które odnawiają rzeczy, które były wcześniej stworzone, czyli też muszą to odnowić. Generalnie mają wiedzę na temat rynku farb, wyrobów, tego, czym się posługują, mają odpowiednie narzędzia. Często taka firma to jest kilkudziesięciu pracowników, którzy mają różne kompetencje, zajmują się różnymi obszarami prac, więc to są nasi podstawowi klienci, profesjonaliści. Firmy różnej wielkości, ale generalnie działający w branży usługowej i obsługujący to, co się gdzieś tam mieści pod tym wspólnym słowem budownictwo. A czy zauważa Pan, no na pewno tak, jakieś mody, że na przykład, nie wiem, jest rok, w którym tylko pastelowe elewacje powstają, a w innym roku jest moda na czerni na przykład w budynkach? Znaczy może trudno to nazwać o latach, ale o poszczególnych rzeczach, w kontekście pojedynczego roku są takie zmiany, ale w perspektywie dłuższego czasu rzeczywiście widać takie trendy. No, ludzie gdzieś tam, no, są osoby, jednostki, które są kreatywne, mają pomysły,
i wymyślają różne fajne rozwiązania, a 99% społeczeństwa podąża za tymi jednostkami. Jest może tam z 5% osób, które są konserwatywne i one wie, to, co im się podobało 40 lat temu, to się nadal podoba, bo to się podobało jego dziadkowi i tego się nie zmieni, ale dużo osób rzeczywiście obserwuje otoczenie no i stara się też no, gdzieś szukać inspiracji, więc jeżeli jakiś element dekoracyjny, jakiś kolor pojawia się częściej w otoczeniu, no to siłą rzeczy te osoby sięgają po te kolory. A teraz jest jakiś taki kolor, który dominuje? Moim zdaniem, to z moich obserwacji wynika, że wielu klientów sięga po kolory szare, wręcz czarne. To się zrobiło w ostatnim momencie, można powiedzieć, że to są kolory modne. Na elewacjach nie ma już odcieni jakichś tam żółcieni, czy jakichś rozmytych różów, czy zieleń, kolorów pastelowych, o których Pani powiedziała, tylko różne tonacje szarości. Gdzieś, czy to jest bardziej ciemny, mniej ciemny, w obszarze dachów to są zwykle kolory grafitowe, ciemne mocne kolory, może nie pełna czernia, ale taki ciemny, szary kolor. I myślę, że znaczy, jeżeli widzimy teraz to aktualne budownictwo, no to wyjeżdżając gdzieś poza centrum miasta, to nawet budynki, które stylistycznie odpowiadają takim standardom domków, które powiedzmy kiedyś w dzieciństwie jako sześciolatek rysowałem prostokącik i taki trójkącik na górze, taki tradycyjny dach, to w tej chwili to takie tradycyjne budownictwo, tradycyjne w swojej bryle formie, też gdzieś przyciąga te nowe kolory i te domy się zmieniają. To, co kiedyś miało jasno-żółtą, kremową elewację i czerwony dach, w tej chwili ta elewacja staje się jasno-szara, a dach grafitowy. No, wystarczy się rozejrzeć. Nie wszędzie pojawia się rzeczywiście ta bryła nowoczesna, gdzie jest, ale jakieś elemenciki jak najbardziej. Balustrada wymieniona na stary drzewno, już się robi dom nowoczesny. No tak. A czy w sytuacji, kiedy coraz częściej w Łodzi zwłaszcza mamy do czynienia z rewitalizacją starych budynków, czy to wymaga jakiegoś użycia specjalistycznych farb, jakichś farb nawiązujących do, nie wiem, dawniejszych technologii? Czy musicie się Państwo mierzyć z takimi? Ze starymi technologiami jest problem, bo jesteśmy w innym punkcie czasu i w tej chwili nawet jeżeli pod względem technicznym jesteśmy w stanie odtworzyć pewne wyroby, które były produkowane 100 lat temu, to bardzo trudno będzie to wykorzystać ze względu na obostrzenia związane z ochroną środowiska, ze względu na ochronę ludzi, zdrowia. Nie możemy stosować ołowiu, chromu, rozpuszczalników zawierających związki organiczne. Czyli konserwator zabytków nie może na przykład wymagać, żeby farba była dokładnie taka, jak była przed 150 lat. Z punktu widzenia konserwatora zabytków, a może inaczej, nawet ten konserwator to też jest osobą, która służy komuś. Służy komuś, kto przechodzi ulicą i ma prawo obejrzeć elewację taką, jaka powstała 100 lat temu, więc tutaj po to, żeby uzyskać ten wygląd, nie trzeba sięgać po stare technologie. Poza tym w kontekście samej jakości tych wyrobów, trwałości, racjonalne sięganie po nowe rozwiązania, po to, żeby ten efekt, który tworzy się w momencie rewitalizacji, nie znikał po pół roku, tylko żebyśmy mogli się cieszyć tym odnowionym budynkiem przez 5 lat, przez 10. No, idealnie byłoby, żeby to było na zawsze, no, ale no, firmy, które produkują okna, które produkują farby, muszą też kiedyś coś sprzedać do tego, nie tylko do nowych budynków, ale też do renowacji starych, więc warto sięgać po prostu po nowe rozwiązania,
ale takie, które oddają klimat i wygląd tego pomysłu, który stworzył architekt na początku. Jest taka możliwość, nie trzeba po prostu sięgać rzeczywiście po tą starą, XIX-wieczną, ciężką chemię. Można to zrobić inaczej, lepiej. A czy czas pandemii, to był czas, który miał jakiś wpływ na los firmy? Dość łagodnie, nawet zdaje się, oprzeć ten koronawirus. Ale firma w sensie, nie wiem, zbytu towaru, sprzedaży farb, jakoś nie ucierpiała? Nawet nie. Tutaj rzeczywiście ten pierwszy moment marca, w momencie, kiedy koronawirus dotarł do Polski, było takie załamanie, zawieszenie. Nikt nie wiedział, co się będzie działo, z czym się, co nas czeka tak naprawdę, bo zamknięto praktycznie całą gospodarkę, dużo firm zdecydowało się na to, żeby nie działać, żeby nie rozprzestrzeniać tego wirusa. Było pozamykanych, także tutaj przemysł gdzieś tam stanął. No zresztą były problemy nawet w dużych miastach z dojazdem do pracy. Jeżeli ktoś korzysta z własnego auta, no to może wsiąść, przyjechać. Jeżeli korzysta ktoś z komunikacji publicznej, no to no były takie sytuacje, że nawet autobus jeździ o tej samej porze, tylko że tak jak kiedyś do autobusu wchodziło 60 osób, no to teraz mogło jechać 30, czyli był nawet z tym problem. No nas to aż tak bezpośrednio nie dotknęło. Nie zdecydowaliśmy się na jakieś drastyczne działania związane z zamknięciem działalności, ale po prostu obserwowaliśmy dokładnie, co się dzieje. W momencie, kiedy gdzieś rzeczywiście pojawiały się jakieś podejrzenia o to, że ktoś może mieć problemy ze zdrowiem, no staraliśmy się po prostu te osoby izolować, troszeczkę porozdzielaliśmy też stanowiska pracy, no staraliśmy się po prostu wprowadzić izolację. Na ile to było skuteczne, na ile to jest kwestia tych działań, na ile to jest kwestia szczęścia. No gdzieś generalnie też każdy pracownik był zachęcany do tego, żeby zapoznawać się z informacjami z mediów o tym, jak postępować w odniesieniu do higieny, do częstszego mycia rąk. Ja sam się zaszczepiłem. Myślę, że przykład jest najlepszą metodą przekonywania. Gdzieś ten autorytet po prostu rozlewa się na pracowników, więc jeżeli szef nie boi się zaszczepić, to w tym momencie no, pracownicy mają nad czym się zastanawiać, czy rzeczywiście czegoś nie tracą, jeżeli tego nie robią. Szczepienia są bezpłatne, są dostępne. Pomijając same skutki zdrowotne związane ze szczepieniem, które no, jesteśmy straszeni, ale różnymi rzeczami. Także tutaj tych szczepionek też możemy się w pewnych sytuacjach bać. Zależy od tego, jaka informacja do nas dotrze. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś spojrzy na to racjonalnie, to można to ocenić, że korzyści są większe niż potencjalne koszty. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma możliwość, nie ma rzeczywiście przeciwwskazań medycznych, to powinien z tego skorzystać. Panie prezesie, odchodząc na chwilę od pandemii, wracając do samej firmy i jej sposobu działania, mnie osobiście zachwyciła absolutnie Państwa strona internetowa, która niesie całe mnóstwo porad, która ma wspaniałą oprawę fotograficzną, która informuje nas, w jaki sposób odrdzewić rower, w jaki sposób zadbać o elewację, kiedy można coś zrobić z naszym domem, a kiedy lepiej poczekać na lepszą pogodę. Znakomita strona.
Czy to jest taki jeden z elementów właśnie marketingowego działania Państwa firmy? No tutaj rzeczywiście osoby, które odpowiadają za ten obszar działalności firmy, no, wykazują się dużymi kompetencjami i wydaje mi się, że potrafią z jednej strony przekazać informacje, z drugiej strony robią to w sposób taki no, elegancki. Mi się podoba strona plastyczna tej strony, ale no ja jestem powiedzmy jakby właścicielem tego, więc ciężko mi jest to oceniać. Zwracamy na to uwagę, bo tak jak mówię, że moim idealnym klientem, takim, który w tej chwili, takiego, którego w największym stopniu obsługujemy, to jest klient profesjonalny, który ma wiedzę. Ale nie zapominamy o tym kliencie indywidualnym, który sięga po farbę raz na 5 lat, nie ma wiedzy. W tej chwili bardzo dużo informacji staramy się znaleźć w internecie, więc to jest naturalny kanał komunikacji. Jeżeli chcę wykręcić żarówkę, nie jestem pewien, wymień żarówkę, nie jestem pewien jak to zrobić, no to otwieram sobie YouTube i patrzę jak fachowiec wymienia żarówkę, jak ją wykręca, jak ją kręca z powrotem. Podobnych informacji oczekujemy od farby. Wydaje się, że tutaj każdy potrafi to zrobić, tak samo jak każdy potrafi zrobić herbatę. Tylko wykorzystać farbę. No. Trzeba tworzyć, zamieszać, włożyć pędzel i malować. No, są jakieś niuansiki, które pozwalają na to, żeby to malowanie przebiegło sprawniej, żeby było bezpieczniejsze, żeby było przeprowadzone w odpowiednich warunkach, żeby klient był zadowolony z efektu, bo farba to jest tylko materiał. Do tego dochodzi jeszcze czas tej osoby, która wykonuje tą pracę, więc to też należy szanować i jeżeli to jest mój czas, no to zróbmy coś dobrze, tak żebyśmy byli z tego zadowoleni i 10 minut po zakończeniu pracy, ale również te 5 lat po skończeniu tej pracy. Żebyśmy się nie musieli zastanawiać, jak co żeśmy zrobili złego, tylko zanim coś zaczniemy robić, przemyślmy to, zapoznajmy się z informacjami, wykonajmy to w sposób właściwy. No i jeżeli to nie jest nasze hobby, to możemy o tym zapomnieć. No właśnie, a ja mam takie przewrotne pytanie, które nasunęło mi się, kiedy właśnie oglądałam Państwa stronę taką piękną. Czy nie myśli Pan Prezes o poszerzeniu asortymentu i poszerzeniu wachlarza klienteli o artystów, którzy no, wykorzystują farby, pewnie, że inne farby, ale jednak farby? Znaczy, gdzieś jakiś kontakt z artystami, powiedzmy, częściowo mam, bo te farby, które są wykorzystywane do malowania na zewnątrz, malowania ścian, malowania dachów, również, znaczy, jeżeli ktoś, powiedzmy, jest architektem, no to on też jest artystą, bo on tworzy jakąś koncepcję. Ten kolor elewacji, kolor dachu, kolor ogrodzenia, kolor tych elementów, które zastosował, ma dla niego znaczenie. Więc ale ja mówię o artyście sztalogo. W ten sposób. Nie, to jest inny rodzaj farb, inna skala, inna precyzja wykonania w ogóle samego produktu. To kolor, który będzie właściwy na ścianie dla artysty sztalugowego, tak jak Pani powiedziała, może być nie do zaakceptowania. I dla takich klientów są firmy, które robią te farby, robią je w małych opakowaniach, bo tej farby potrzeba 5 gramów, 20 gramów, przygotowują to w ten sposób, mają odpowiednie maszyny do tego, odpowiednią powtarzalność, są do tego przygotowane. No my jesteśmy przygotowani do tego, żeby robić 5 ton farby, które można pomalować halę albo cały blok. A niekoniecznie ten blok przenieść na paletę o wymiarach 40 tam na 50 cm. Ale murale na przykład? A murale jak najbardziej. Tutaj no, wspieramy niektórych artystów, którzy wykonują tego typu prace, bo w kontekście tego takich dużo powierzchniowych prac potrzebna jest duża ilość materiałów, ponieważ to jest zwykle robione na elewacjach, więc to nie 20-40 gramów farby, które jest odpowiednie dla typowego artysty, no jest za małą ilością i cenowo jest po prostu nieadekwatne do efektu, który się uzyskuje. Tutaj trzeba sięgnąć rzeczywiście po wyroby
w dużych opakowaniach, w dużych ilościach, tak żeby móc zamalować dużą powierzchnię. W tym momencie ten twórca, artysta, twórca muralu, no często zgłasza się do nas po pomoc i jeżeli gdzieś tam się potrafimy dogadać odnośnie kolorystyki i tego, co on potrzebuje, to wspieramy takie firmy. Czyli artyści też mogą liczyć na Polifarm? Mogą liczyć. No tutaj ciężko jest liczyć na to, że zrobimy rzeczywiście 5 litrów farby w jakimś takim bardzo nietypowym kolorze. Raczej staramy się z tych wyrobów takich typowych, konsumenckich wybrać coś, z czego można stworzyć no, tą pracę, którą ktoś sobie wymyślił. Ale to też jest jakiś, nie powiem, że obowiązek, ale to jest kwestia jakiegoś wysiłku intelektualnego ze strony artysty, żeby stworzyć coś z tego, czym dysponuje. Może mieszać. Bo dokładnie, farby można mieszać. Można wziąć farbę różową, ale można wziąć białą, czerwoną i ten róż sobie zrobić samemu. Generalnie kiedyś ci artyści, tak jak się ogląda jakieś stare filmy dokumentalne, no to sami sobie ucierali farby, ucierali pigment, mieszali go ze spoiwem, dodawali różne rzeczy i uzyskiwali ten kolor, na którym zależało. Panie prezesie, czego należy życzyć na najbliższy czas firmie, panu? Firma... Nawet trudno powiedzieć, bo jest takie pytanie, jeżeli firma ma dobrych klientów, no to no zawsze można życzyć sobie, żeby ci klienci byli lepsi, ale też się trzeba cieszyć tym, co się ma. Można sobie życzyć różnych rzeczy. Generalnie dla szefa, dla firmy, no najważniejsze są szanse, czyli to, żeby mieć okazję do zrobienia lepszej farby, do sprzedania lepszej farby klientowi, do sprzedania tej farby w większej ilości. No, dążymy do doskonałości, do doskonalenia, więc chcemy wszystko robić lepiej, więc trzeba życzyć po prostu tych szans i otwartej głowy, żeby widzieć te szanse. To tego życzymy. Także chyba w ten sposób należy na to patrzeć. Bardzo dziękuję. Oh, mm-hmm.